Witam serdecznie. Tutaj Ewelina Frichauf z tej strony. I słuchajcie, zaczynamy nowe pozytywne wiadomości. 30 tysięcy cyber żołnierzy zgłosiło się właśnie, że razem będą współpracować i tutaj bronić naszej wolności nie tylko w Stanach, ale na całym świecie. Więc to jest bardzo pozytywna wiadomość. Jak wiadomo, że ostatnio na Facebooku czy na Twitterze, Instagramie są usuwane kanały, gdzie część właśnie tych cyberżołnierzy miało bardzo dużo followersów, czyli osób, które tak jakby codziennie sprawdzały, co oni nagrywają, i te kanały zostały usunięte. No i na pomoc tym osobom, którym wyrzucili te kanały, przyszli kolejni cyberżołnierze i właśnie w ciągu ostatnich kilku dni zdecydowali, że będą wszyscy pracować razem. Oczywiście w miarę możliwości, jeżeli kogoś wyrzucą z takiego kanału, to inni cyberżołnierze zaczynają postować tych właśnie żołnierzy, co usunęli wideo i całe materiały na swoich kanałach. Więc bardzo pozytywna wiadomość. Ze względu na to, że tak jak i Monkey, który śledzi samoloty, został wyrzucony jeszcze niedawno, jak go oglądałam, miał około 8 tysięcy osób, subskrybentów. Teraz ma może 400 albo już pół miliona, więc bardzo szybko to wszystko rośnie i widać, że wiele osób się, słuchajcie, budzi i dołącza do tego całego ruchu obrony wolności i obrony przed tą korupcją. Tak jak wiemy, ten czas sprzed COVID-a już nigdy nie wróci, bo wiele osób się obudziło właśnie przez to. Dali nam tutaj, skonstruowali nam tego wirusa i myśleli, że nas zniszczą, a tak naprawdę przez to wiele osób, przez tą całą sytuację siedziało w domach, mieli więcej czasu i zaczęli się interesować, o co tak naprawdę chodzi. Wiele osób przejrzało, słuchajcie, na oczy, których na pewno w życiu byście się nie spodziewali. Ja mam taki przykład mojej koleżanki. Brat pracuje w sklepie i bardzo mocno się interesuje tutaj polityką. Ogólnie skończył też politologię, więc zna się na tym temacie, ale mówi, że w życiu by nie uwierzył, że właśnie w sklepie osoby, które z nim pracują, koledzy i koleżanki, właśnie od marca zaczną się interesować takimi tematami. Więc wiele osób już przejrzało na oczy i wiele osób do nas tutaj dołączy. Teraz Biden, jak wiecie, został inaugurowany, no z tą inauguracją jeszcze później poruszymy ten temat i przedyskutujemy w te materiały, co mi wysłaliście. Dziękuję serdecznie, więc jesteśmy tutaj wszyscy razem i dziękuję serdecznie za wsparcie i za to, co mi wysyłacie właśnie w e-mailach, różne zdjęcia, różne wideo. Naprawdę bardzo mocno to doceniam i część z tych materiałów dzisiaj tutaj pokażę. Więc teraz co się stało? Wiele osób, które nawet głosowało za Bidenem albo było po tamtej stronie, myśleli, że to, co mówił Trump na przykład o pracach, że jak Biden zostanie prezydentem, to wiele osób straci pracę przez różne właśnie dokumenty, które podpisuje w tym momencie Biden. No i wiele osób się już o tym przekonało w piątek. I może dobrze, no wiadomo, że ja się nie cieszę i nikt inny, że ktoś stracił pracę i ma rodzinę na utrzymaniu, no ale niektórzy po prostu zostali postawieni przed faktem dokonanym i może teraz otworzyły im się oczy, że jednak to, co Trump mówił cały czas i ostrzegał, co będzie, to jednak sprawdza się. Więc te osoby, mam nadzieję, że dołączą teraz do obrony tutaj Stanów Zjednoczonych i nie pozwolą, żeby obce mocarstwa miały ingerencję tutaj w nasz kraj. No i nie tylko obce mocarstwa, bo mamy tutaj korporacje w Stanach Zjednoczonych, które się zachowują, jakby były rządem. Albo jeszcze gorzej, tutaj mówię o mediach społecznościowych, gdzie postanowili zwiększyć atak na patriotów, którzy opowiadali się za Trumpem. Ponoć w Stanach
jest wolność słowa, no ale chyba już więcej tej wolności słowa na dzień dzisiejszy nie doświadczymy, bo wiele, wiele osób właśnie jest blokowanych. Donald Junior, czyli syn Donalda Trumpa, właśnie założył swoje konto i kanał na Telegramie. Tutaj jeszcze powiem o Parler, bo jak wcześniej słyszałam różne pogłoski na temat Parler, że głęboki stan prawdopodobnie jest to zaangażowany i do końca w sumie tego konta nie chciałam założyć. Dopiero jak zablokowali Lynn Wood, Cindy Powell, to na może na 2 tygodnie niecałe byłam na Parler. I okazało się, że jednak Parler sprzedał nasze dane, czyli nasze e-maile, imię, nazwisko i numer telefonu, więc okazało się to ta pogłoska prawdą, że jednak coś tutaj nie gra. Więc to z ostatnich takich wiadomości. Jak wiemy, Trump walczył przez ostatnie 4 lata z globalistami, no, którzy wzrastali w siłę ponad 50 ostatnich lat, więc ta walka tutaj Donalda Trumpa i jego administracji była dosyć ciężka, bo musieli naprawić, co inni tutaj zepsuli przez tak ogromny okres czasu. Jak wiemy, nawet Obama zostawił tutaj po sobie nieciekawą i ekonomię, i stan kraju, więc naprawdę wielki szacunek dla Donalda Trumpa i jego ekipy, że w sumie on spał może kilka godzin dziennie, tak jak Cindy Powell wspomniała na jednym ze swoich spotkań w Georgii, tak, że śpi może 1 albo 2 godziny, Lynn Wood podobnie, słuchajcie, więc to są prawdziwi patrioci, którzy walczą o nasz kraj. No i teraz czas na nas. Wiadomo, że zawiedliśmy się tą sytuacją, bo ja i wiele, wiele innych osób czekaliśmy na te aresztowania w czasie inauguracji. Jak widać, osoby, które były gośćmi na tej inauguracji Bidena, jakoś nie widać było w nich ani radości, ani luzu, więc bardzo dobrze też śledzili źródła i jestem pewna, że te wszystkie wideo typu Simon Parks, Charlie Ward, Lynn Wood i inne oglądali, tak, ich ludzie i na pewno wiedzieli, to, co Lynn Wood napisał w dzień czy przed dzień inauguracji, że jest perfekt czas na aresztowania. Więc dlatego tak siedzieli jak na gwoździach, jak na rozżarzonych węglach, bo nie wiedzieli do końca, czy on żartuje, czy nie. Więc wiemy, jak się potoczył plan i teraz Trump jest tak jakby w cieniu, ale w piątek dał nam znać, że zajmie to jakiś czas, ale on wraca. Więc tutaj nawet na pożegnanie pamiętamy, jaką wiadomość dał Donald Trump, że wrócę, może w jakiejś innej formie. No i tutaj możemy sobie gdybać, w jakiej formie on wróci, bo może wrócić jako 19. prezydent, bo ponoć rozwiązał korporację Stanów Zjednoczonych dzień przed tutaj inauguracją. Simon Parks twierdzi, że on tego nie zrobił dzień przed, że miało to zająć 6 tygodni jeszcze ekstra, więc tutaj nie wiemy do końca, gdzie leży prawda. Ja też nie chcę się tutaj opierać, słuchajcie, na Simon Parks, bo wiem, że piszecie do mnie z prośbą, czy mogę tłumaczyć Simona Parksa. Ja nie ze wszystkim się zgadzam, co mówi Simon Parks, bo dużo rzeczy się też nie potwierdziło. Tak jak miał gościa Simon, chyba kobietę, która mówiła, że za 5 godzin na 100% co się wydarzy. To gdzieś było około tygodnia temu, może 1,5 tygodnia temu, więc ja nie chcę tutaj 100% polegać na jednym źródle informacji. Jak mam czas, to oglądam Simona, ale to nie jest moje główne źródło informacji. Wolę się skupić tutaj i na Lynn Wood, i Cindy Powell, Donald Trump Jr. i na innych, Mike Pompeo, generał Flynn, czy na innych jeszcze osobach zaangażowanych w tą sprawę, nie tylko na jednej osobie, bo później różne rzeczy tutaj wychodzą, czas się przestawia, więc też bym radziła Wam wszystkim, jeżeli chcecie uczestniczyć tutaj w szukaniu tych wszystkich informacji, korzystać z wielu źródeł i wyciągać informacje, bo tutaj nikt z nas nie ma
tych informacji na 100%. To są, tak jak już powtórzę po raz kolejny, osoby, które współpracują z Trumpem i realizują plan, który sobie już tam ustalili strategicznie, a nie my, zwykli ludzie, będziemy tutaj wiedzieć plan dokładnie, co będzie, kiedy, w każdym dniu. Wiadomo, że mamy jakieś informacje od Q, dużo z blogerów potrafi odczytywać całe te posty, co nam mówi Q, i one się faktycznie potwierdzają, więc tutaj jest kolejna taka informacja, z której możemy skorzystać z tych postów Q, więc to jest nasza taka mapa i taki nasz plan, który my jako obywatele tutaj Stanów, czy ogólnie planeta Ziemia, możemy zrobić, ale uważam, że trzeba do tego wszystkiego podejść troszeczkę też i przemyśleć, faktycznie zebrać te wszystkie wiadomości, czy to ma sens, bo tych wiadomości jest masę. No i teraz tutaj dostałam od Was filmik, dziękuję, to od Edyty, dziękuję serdecznie Edytka za filmik, który podesłałaś, i ja zaraz ten filmik tutaj Wam pokażę, który będzie tak jakby udowadniał, że część inauguracji była jednak nagrana. I to mówił chyba Charlie Watts, że on dostał filmik 11 godzin przed inauguracją i to była część właśnie przysięgi, którą, tak jak się domyślaliśmy, Biden w życiu by nie powiedział, no bo ma jakieś tam problemy zdrowotne i jednak ta pamięć mu szwankuje. No i też by się zgadzało różne takie znaki, tak jak buty. Jill miała raz niebieskie, raz miała inny kolor. Osoby, które były za Bidenem w czasie przysięgi, to sami ocenicie. Więc zapraszam i ja puszczę kawałeczek tego filmu i zwróćcie uwagę na dwie osoby. Kobieta ma jasnoróżową maskę dotąd, druga ma białą i jeszcze kilka osób, które się znajduje za Bidenem. No i puszczę Wam bez głosu to wideo, bo najważniejszy jest obraz. Mam nadzieję, że tu będzie widać, chociaż jest malutkie. No i teraz proszę zwróćcie uwagę, jakie kolory, kto tu idzie, czy faktycznie te osoby później będą na tym wideo. Więc chwilę tutaj, z półtora minuty obejrzymy razem. Joe Biden. Tutaj Roberts z tą kartką, ten sędzia główny. Widzimy Mike'a Pence'a, jego żonę Kamala Harris. Tutaj idzie właśnie Roberts. Jakoś nie widać w nich pewności siebie, bardziej przestraszenie. I teraz zobaczcie tutaj na Bidena, jego żona, córka, syn. On trzyma Biblię, później już nie będzie trzymał. Okej, przekazał. Z tą Biblią to też tutaj kilka pytań jest. Wiadomo, że już na pewno wszędzie widzieliście, że to nie jest prawdopodobnie Biblia, tylko jakiś, z jakiejś innej religii. No i on tutaj przysięga. Zobaczcie, kto jest za nim. Dziewczyna, blondynka, czarny płaszcz, obok jego córka Ashley, z tyłu kobieta w czarnych okularach. No i zaraz tutaj zobaczymy. To chyba już jest nagrywane wcześniej. I zaraz zobaczymy. No i tutaj nagle dziewczyna w różowym, cała ubrana na różowo, nie wiadomo skąd się pojawia. W sekundę nagle zleciała. Musiałaby chyba spaść z tych schodów z prędkością, nie wiem, torpedy. No ale wszystko możliwe. Okej, tutaj jej już nie ma. Więc z takich różnych symboli tutaj, słuchajcie, jest masę. No i zaraz zobaczymy, czy tutaj jeszcze jakieś inne osoby się pojawią. Także to są takie jakby dwa filmy w jednym, słuchajcie. Jeden na żywo, drugi nagrywany. Wiadomo było, że Joe Biden by nie zapamiętał tej całej przysięgi. Więc możecie sami sobie jeszcze ten filmik przejrzeć, bo tam jak się przegląda, to jeszcze bardziej się oczy otwierają. Już te dziewczyny zniknęły. Tutaj jeszcze jedna stała na biało. Też jej już nie ma. Ciekawe. No i kolejne zdjęcie, które dostałam od Kasi. Dziękuję serdecznie. To jest zdjęcie
Hillary Clinton, która jest dość wysoką kobietą, a Hillary Clinton, która była na inauguracji. Wiadomo, że każdy, nawet z nas, ma osoby, które wyglądają bardzo, bardzo podobnie i takie osoby można znaleźć, więc tutaj kolejny dowód, że oni byli bardzo mocno przestraszeni, skoro wzięli sobie tutaj osoby w zastępstwie. Kolega, który mocno siedzi tutaj w polityce i obserwuje te wszystkie osoby od wielu, wielu lat, mówi, że przeanalizował tutaj Hillary Clinton i mówi, że to są dwie inne osoby. Nawet po oczach można rozpoznać. Te maski ich tutaj uratowały. Więc, no i tutaj możemy zobaczyć na buty, ten ma większą stopę, ten ma mniejszą, na wzrost, na różne rzeczy. Więc dziękujemy serdecznie Kasi. Tam mi jeszcze chyba inne osoby też wysłały to samo zdjęcie, więc też dziękuję. Tutaj kolejne zdjęcie, które dostałam od Filipa. Dziękuję serdecznie. Tutaj Kamala Harris ma Biblię, bo jest napisane Holy Bible i tutaj pod spodem jakaś książka. Nie wiadomo, może jej ulubiona książka. Więc tutaj żartuję, wiadomo, że to coś innego jest. No i tutaj też naszyjnik Filip zwrócił uwagę. Zobaczcie tutaj oko i tutaj oczy. Więc znaków jest bardzo, bardzo dużo, że nie, tak naprawdę nie przysięgali do końca. Ta przysięga jest raczej nieważna. I kolejne zdjęcie od Agnieszki. Tutaj dziękuję też serdecznie. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Okazuje się, że prawdopodobnie Biden siedzi w jakimś studiu, o ile to jest prawda. Ale tak to, słuchajcie, wygląda. Tutaj są pokazane, że się światła odbijają od lamp. Rozmawiałam z koleżanką, która ma firmę edytorską i według niej to byłoby bardzo prawdopodobne, bo też zwróciła na wiele rzeczy uwagę. Zobaczcie tutaj, na biurku się odbijają światła od reflektorów z góry. No i nie tylko, tutaj okna w Białym Domu, są to bardzo stare okna. Zobaczcie tutaj, nowoczesne. Ja sobie weszłam na CNN i na media głównego nurtu. Powiększyłam sobie te zdjęcia, co oni dali. I się okazało, że faktycznie całkiem inne framugi tutaj są okien. To CNN można zobaczyć. Także nie jest to samo. Ciekawa jestem, czy on tymczasowo jest w studio, tymczasowo przychodzi do Białego Domu. Jak to do końca wygląda? Także tutaj możemy się zastanowić, o co chodzi. Dlaczego tak jest? Czy on faktycznie tam jest? Czy gdzieś się ukrywa? Zobaczcie tutaj tapeta w ciapki, tu w paski. Tutaj jest Donald Trump, ta sama tapeta, czyli nie ściągał jej. I Barack Obama. Więc ciekawe tutaj, można faktycznie się tutaj pobawić trochę w detektywa i sobie posprawdzać te wszystkie rzeczy, czy się zgadzają samemu. No zobaczcie tutaj na framugi tych okien. Tutaj jest taka podwójna framuga, całkiem inny kształt, tutaj jest proste. I tam jeszcze taśma klejąca była, jak weszłam na CNN, to już w ogóle. No i tutaj kolejny dowód, jak wygląda Biały Dom. Tu już tapety w paski nie ma, więc też trzeba się zastanowić, czy to faktycznie wszystko ma sens. Tutaj jest coś na biurku, nie wiem, co to jest. Tam jest taki guziczek, że oni naciskają guzik, nie wiem, służba przychodzi, czy jakiś security. Ale to jest wszędzie cały czas na biurku. Zaraz zobaczycie inne zdjęcie. No i tutaj z przybliżenia faktycznie jakiś guziczek jest, może jakiś alarm. Więc i Obama ma to na biurku i Trump też ma to na biurku. A tu znowu wychodzi, że tapeta się zgadza, więc trzeba naprawdę wszystko tutaj się zastanowić, czy ma sens. Czy to faktycznie jest zrobione, czy ta tapeta już jest tutaj inna. Bo tu by się tapeta zgadzała, ale to, co leży na biurku, ten pstryczek, tutaj tego nie ma. Więc ciekawostka, która tapeta kiedy była. Ciekawe. Bardziej mi wychodzi na to, że tej tapety w paski nie ma. Może na początku, jak Trump był w biurze, to była ta tapeta w paski. Później wymienił na tą i Bidenowi została ta sama tapeta. No to byśmy już tutaj skreślili, że to prawdopodobnie nie jest tutaj prawdziwe. I tu też ktoś mi wysłał z Was takie zdjęcie, że
Biden jest praworęczny, a tutaj w biurze podpisuje lewą ręką. Więc część tych zdjęć może jest faktycznie, coś tutaj się nie zgadza, ale już z tą tapetą wyłapaliśmy, że chyba ta tapeta została zmieniona. Więc to akurat podrobili chyba dobrze. Kwestia teraz sprawdzić okna, czy te światła. Znowu tutaj są światła, które się odbijają, tak jak w studio. Dziwne. To nie są światła samochodu, bo by musiał być jakiś wysoki. No tutaj kolejne zdjęcie, że znowu prawą ręką podpisuje. No ciekawe to wszystko jest. Bardzo ciekawe. Także dziękuję Wam serdecznie za te zdjęcia. Trochę tutaj takiej zabawy w puzzle. Mam nadzieję, że sobie też przejrzycie, może coś innego też wyłapiecie. Także fajna sprawa. Także dzięki za zabawę. Tutaj kolejna osoba mi wysłała Bidena, który podpisuje niby puste kartki, że tam nic nie ma. No też by trzeba było zobaczyć faktycznie, czy to są puste kartki, czy tak światło pada, bo nawet nie ma jego podpisu, nie widać. Także to takich filmików jest, widziałam dużo, że on podpisuje, a tam nic nie ma, więc też można na to zwrócić uwagę. No ale jego długopisu nie widać. Więc tu by się powinna być pusta kartka i powinno widać jego długopis. No więc takie tutaj zagadki, łamigłówki. Także tych łamigłówek będziemy mieli masę. Tu ktoś napisał, że chmury były na niebie w jeden dzień, na drugim było niebo czyste i są tak jakby dwa filmy złożone. Więc tutaj masę symboli. I tutaj na naszych oczach się rozgrywa film. Ale co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze, że my tutaj się zebraliśmy jako patrioci, ruszamy do walki o wolność, nie poddajemy się, czekamy też, co, jakie będą ruchy Trumpa, tak jak powiedział, że wrócę w jakiejś innej formie, zobaczymy w jakiej formie, czy prezydenta, czy w jakiegoś lidera tutaj nowej partii, czy pozbiera tą partię republikańską. Więc będziemy to wszystko obserwować. Tutaj wiele z osób takich jak Simon, czy Charlie, czy inni, Monkey Rex, nikt nie wierzy, że Trump po prostu zniknął i się więcej nie pojawi i zrobił nas tutaj w balona. Absolutnie wydaje się każdemu, że nie. I tutaj też Lynn Wood i Michael Flynn powiedzieli, że musimy czekać kolejne 30 dni, prawdopodobnie licząc od 21. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Czas tutaj tyka. Trump na pewno widzi, co się dzieje. Widzi, jak administracja Bidena niszczy jego pracę. Więc myślę, że Trump tutaj bardzo mocno wszystko obserwuje i powinniśmy być spokojni, ale też robić swoje, też zrobić swój research, czyli odrobić pracę domową, posprawdzać te wszystkie wiadomości, bo tak jak widzieliście sami, że część tych zdjęć faktycznie jest prawdziwa, część prawdopodobnie nie. Więc oni, czyli ludzie Bidena, najbardziej boją się nas ludzi i w nas jest siła. No bo Trump jest Trumpem, tak? Jest niesamowitym liderem, ale Amerykanie, w ogóle patrioci, bo to każdy z nas też jest z innego kraju, muszą stanąć do walki i oni się boją nas, bo wiadomo, ile osób głosowało za Donaldem Trumpem i w nas jest, słuchajcie, siła i nie możemy się tutaj poddawać, bo pomyślmy sobie, jak nasi dziadkowie czy pradziadkowie walczyli o nasz kraj, czy to Polska, czy to Stany Zjednoczone. Nikt tutaj się nie rozklejał, tylko walka trwała do końca, więc my z tą bronią, co mamy, czyli internet w tych czasach, też możemy tutaj się w to zaangażować w jakiś sposób, albo dawać informacje, przekazywać informacje innym osobom. To jest bardzo ważne, żeby jak największa ilość ludzi się obudziła i zobaczyła, co się dookoła nas dzieje. Bo jak nie, no to naprawdę możemy tutaj skończyć nieciekawie. I tutaj mówię o całym tym reset,
co już dawno powinien według planu tej drugiej ciemnej strony być wykonane i został przesunięty właśnie przez Trumpa. Więc oni tylko czyhają, żeby tutaj rozwalić ekonomię, żebyśmy nie mieli pieniędzy na utrzymanie, żeby rozwalić biznesy, więc tak oni działają. Teraz z tym COVID-em, co wyprawiają. Nagle dzisiaj idę do centrum handlowego i można już jeść w środku. Czyli po prostu tylko czekali, aż Trump odejdzie i nagle wielki bohater Biden ratuje świat i nagle wszystko wraca do normy. Oczywiście maski on zażądał, że mamy wszyscy nosić, więc na pewno nikt z nas nie zapomni, że coś wróciło do normy. To można się przejść po centrum handlowym i naprawdę dostać depresji. Ile sklepów zostało zamkniętych. Ja byłam po prostu dzisiaj naprawdę w szoku, co ten rok zrobił tutaj z naszą ekonomią. Więc trzymajcie się, nie poddajemy się, walczymy dalej i obserwujemy różne znaki i czekamy tutaj też, kiedy wróci Trump. Ale jak nie chcę, żebyście czekali biernie. I nic nie robili. Jeżeli możecie przekazać jakiekolwiek informacje, jest wiele różnych osób, tak jak niektórzy z Was bardzo uwielbiają, widzę tego Simona, bo mi cały czas o nim piszecie, no to udostępniajcie jego filmiki, żeby inni też o nich usłyszeli. Jeżeli lubicie Charlie'ego, udostępnijcie komuś filmiki tego rodzaju, bo musimy poinformować jak największą ilość ludzi, żeby ich obudzić, żeby w nas była siła. Więc życzę Wam tutaj wspaniałej niedzieli, nie poddajemy się, ale też nie możemy się tak mocno tutaj stresować tą sytuacją, tylko obserwujemy też i działamy. No i dla tych osób, które jeszcze chcecie do mnie dołączyć do kursu aromaterapii, bo jestem aromaterapeutą, to akurat za tydzień mam pierwsze spotkanie na żywo, więc zapraszam osoby, które chcą jeszcze dołączyć do właśnie kursu olejkowego, wiedza o olejkach, roślinach, tak? I jak sobie tutaj pomóc w domu właśnie z olejkami eterycznymi, jak wykorzystać siłę olejków eterycznych pozytywnie, żeby też się lepiej poczuć i psychicznie, emocjonalnie, duchowo, no i też oczywiście olejki działają na ciało fizyczne. Pozdrawiam serdecznie, głowa do góry, trzymajcie się i nie poddawajcie się. Ciao, pa!